Witaj kochani, no dzisiaj wybieramy się do Szumlasu, z obiadem do taty jedziemy. Liduś, ubrana, gotowa do wyjścia? Tak. Tak? Tak, no dobra. No to co? To jedziemy. No i wyszłyśmy, już jedziemy i zaraz będziemy wsiadać do pociągu. Ale spokojnie, pociągiem tylko 7 minut, więc to żadna trasa i będziemy już odbierane przez tatę, tak? Różyczko, to dobrze się idzie? No, Róża zaraz pójdzie spać, to są jej takie godziny, akurat 11, 12, żeby właśnie się położyć. Przy okazji powiem wam coś na temat mojego wózka. Ja mam wózek firmy Camarello i to jest no oczywiście taki typowy 3 w jednym. No teraz korzystamy tylko i wyłącznie ze spacerówki. Dla osoby, która dużo podróżuje na takie no dłuższe jakieś dystanse, to się ten wózek naprawdę sprawdza. Ma dużą, bardzo dużą tak naprawdę taką tutaj. O, widzicie? Jedną i tutaj drugą torbę. I to jest naprawdę wyjątkowo praktyczne. I dobre są też tutaj stabilne koła, które na właśnie trasy takie ciężkie się idealnie sprawdzają. Natomiast powiem wam, że ja się zastanawiam właśnie nad parasolką. Jeśli możecie mi coś doradzić w komentarzach, jaką parasolkę proponujecie, która będzie no taka po prostu 3 razy lżejsza, bo ten wózek jest piekielnie ciężki, więc coś takiego lekkiego, ale taka parasolka, żebym mogła jednak coś tam zmieścić w środku, żebym miała jakieś kieszenie, żeby można było też dziecko troszeczkę chociaż położyć, byłoby super. Więc czekam na wasze jakieś propozycje. Przy okazji zbieramy dużo różnych rzeczy z spaceru naszego. Tutaj są, co tu masz już? Patyczki? I szyszki? Super. No, to tak wygląda nasza podróż trochę. Szyszka, no liść, tak? Listek. No tak to trochę wygląda, więc nie możemy niestety za późno wychodzić, bo to jednak trochę trwa tak z dziewczynami. No już jesteśmy na dworcu. Masakra, w tunelu było tyle wody, że mam całe nogi mokre, bo musiałam jeszcze Lili przenieść. No super, że nikt się kurczę takimi rzeczami w ogóle nie interesuje, bo naprawdę no wszyscy, którzy przechodzili, będą cali mokrzy. Już jesteśmy na dworcu. Róża bojkotuje pójście spać. Lili tutaj hasa, siedzi sobie i tutaj wymyśla coś z patyczkami. Idziemy? To tak tłumaczenie, to jedziemy ciuchcią. No to już jesteśmy w samochodzie? Tak, już zapinam paskę. Róża nam wreszcie zasnęła. No, to zaraz będziemy lecieć. No i już jesteśmy, dojechaliśmy. No, tak gdzieś mniej więcej potrzebujemy z jakieś takie półtorej godzinki na to, żeby tutaj dotrzeć z dziewczynami. No, może trochę krócej, no bo pociąg to 7 minut, tutaj 10 minut gdzieś się jedzie. No, ale wiadomo, no, to dojście i wszystko, to ogarnięcie, tak gdzieś tak, może no z godziny, tak? Godzina nam zajmuje.